bardzo często wracam z różnymi pokazami, z różnymi warsztatami kulinarnymi. Dobrze mówią, że się pan tu narodził. Tak, nie urodził, ale narodził. Tak, to fakt, bo też dzięki Zielonej Górze i temu, że na chwilę wyjechałem do Warszawy, zupełnie przez przypadek trafiłem do Dzień Dobry TVN, a później dalej cała reszta telewizyjna, gdzieś tam kariera, ale faktycznie wszystko było zbiegiem przypadków połączonym z Zieloną Górą. Mówienie, że jak u mamy, jak u babci, bo to się nagle zrobiło bardzo modne w ogóle sprzedażowo, że wszystko jest u mamusi i u babci. Natomiast u mnie w domu naprawdę się... Tak, do końca. Także, natomiast u mnie w domu naprawdę gotuje się... Pomagamy? No ja robię to. A to możesz tutaj przeczytać od razu. Koniec. Gotuje się od pokoleń, mimo że właśnie byli rodzice przeciwni tego, żeby poszedł gotować zawodowo. To moja pasja do gotowania wzięła się z tego, że u mnie w domu jest bardzo mocno postawione na celebrowanie jedzenia. U mnie w domu nie można było przyjść z podwórka, zjeść obiadu i polecieć dalej, tylko do tego obiadu, tego głównego trzeba było zawsze usiąść razem. Do tej pory raz w tygodniu, najczęściej w niedzielę, musimy z siostrą się spotkać z rodzicami, czy to u mnie, czy u siostry, czy w restauracji, czy u mamy, obojętnie gdzie. Jak się nie spotkamy raz w tygodniu na obiad, jest afera w domu, że w ogóle dzieci już rodziców nie kochają, że już zapomnieliśmy o tym, co najważniejsze. Teraz ogólnie najpierw oczywiście trzeba spróbować. A wiesz, te pupety tu podam. Tak, tak. Pójdź, pójdź. Będziecie to jeść. To nawet wszyscy. Ja bym prosił o spróbowanie. Czy jeszcze to trzeba doprawić bardziej? W telewizji też to tak wygląda. Większość ludzi, która zeszła przedwcześnie, padnie czy nie? To zeszła przy użyciu grzybków właśnie. Była najprostsza trucizna. Była fakt, teraz już troszeczkę wszyscy. Teraz troszeczkę zwierzęta nie jedzą przez trujące. Teraz wiecie, dlaczego jestem 9 lat. Tak. Surowe ziemniaki ratują sól, ale jest inny patent, który jeszcze bardziej ratuje zupy czy sosy, które są za słone. Korek od wina. Jak gotujecie ośmiornicę, przesolicie zupę, przesolicie sos. Ziemniak też zagęszcza, ziemniak ma w sobie skrobie, więc też troszeczkę zagęści. Korek od wina wciąga wszystko. Genialne, to z Hiszpanii się nauczyłem. Genialna rzecz, żeby właśnie tę stronę uratować.